Cześć, tu Darek Rybacki, a wy oglądacie kanał Pieszo przez Polskę. W dzisiejszym odcinku witam was z mroźnej i wietrznej północy Polski. Pokażę wam piękny kawałek naszego kraju i opowiem o drugowojennych i nie tylko fortyfikacjach Mierzei Helskiej. Dzisiaj Hel to miejsce bardzo popularne wśród turystów czasowiczów, ale warto pamiętać, że przed II wojną światową był to jeden z najbardziej zmilitaryzowanych obszarów całej II Rzeczpospolitej. Trochę tych militarnych śladów w Helu i okolicach pozostało, a że powoli zbliżamy się do Jastarni, to zaraz wam pokażę pierwsze z nich. W ramach budowy fortyfikacji Mierzei Helskiej stworzono tak zwany punkt oporu Jastarnia. Jednym z jego elementów była zapora minowa na przedpolach właśnie Jastarni. Miała ona za zadanie osłaniać Hel od strony lądu. Zapora minowa składała się z 20 ton materiałów wybuchowych i przecinała praktycznie całą Mierzeję. Te zapory wykorzystano pod koniec września 1939 roku, podczas kampanii wrześniowej, kiedy Niemcy szturmowali Hel. I wtedy też w wyniku potężnej eksplozji przerwano Mierzeję Helską. Mówi się, że na krótką chwilę Hel stał się wyspą. Polskim saperom nie chodziło oczywiście o to, żeby oderwać cypel helski od reszty Mierzei, a bardziej o to, żeby stworzyć skuteczną zaporę przeciwpancerną. No i dotarliśmy do okolic Jastarni. Przed wojną znajdował się tutaj punkt oporu, który Polacy zaczęli budować w 1939 roku, praktycznie w przededniu wybuchu II wojny światowej. W skład punktu oporu wchodziły przede wszystkim cztery ciężkie schrony bojowe o nazwach Sęp, Saratoga, Sabała i Sokół. Jeden z nich, Sabała, znajduje się za moimi plecami. W sezonie letnim jest to muzeum, do którego można sobie wejść, zwiedzić, zobaczyć, jak taki schron wygląda w środku. A ponieważ mamy styczeń, to niestety tym razem nam się to nie uda. Ale od zewnątrz wygląda też imponująco. No i kolejny schron. Saratoga, nazywana też Saragossą. Prezentuje się równie okazale co Sabała. Tak naprawdę były to jedne z najnowocześniejszych konstrukcji bojowych tego typu, jakie zbudowano w II Rzeczpospolitej i do dzisiaj jest to jeden z ciekawszych zabytków militarnych w Polsce. Co ciekawe, schrony te nie zostały wykorzystane bojowo podczas obrony wybrzeża w 1939 roku. Niemcy, wiedząc, że są to bardzo solidnie ufortyfikowane pozycje, ograniczyli się przede wszystkim do atakowania Helu z morza. Ale mimo to zabytki te robią ogromne wrażenie. Za mną znajduje się schron bojowy Sęp. Chyba jeden z piękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Położony bezpośrednio na plaży przy otwartym morzu. Robi wrażenie. Punkt oporu Jastarnia to tak naprawdę znacznie więcej obiektów militarnych. Schrony lekkie, rowy przeciwpancerne, okopy. Także jeśli będziecie na Mierzei Helskiej, to koniecznie trzeba to miejsce odwiedzić. A ja dalej na niebieskim szlaku kieruję się już bezpośrednio do Helu.
Nadrobiłem kilka kilometrów, żeby pokazać wam ciekawy obiekt. Muzeum Obrony Wybrzeża, którego niestety nie zwiedzimy jakoś szczególnie, bo jest zamknięty do marca, a otwierają go tylko dla grup zorganizowanych. A warto to zrobić, ponieważ w środku znajdują się pozostałości baterii Schleswig-Holstein, którą montowali tutaj Niemcy. I to, co jest bardzo wyjątkowego w tym zabytku, to to, że jest to największe na świecie działo montowane bezpośrednio do lądu. Kaliber tego działa to 406 mm, czyli 40 cm. Pocisk miał niecałe 2 metry i ważył, z tego co pamiętam, około tony. Więc naprawdę kawał żelastwa. Tu macie kilka zdjęć archiwalnych, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało. W 1941 roku bateria Schleswig-Holstein została przeniesiona do Francji, aby broniła wału atlantyckiego. Na Helu odbyły się tylko strzały próbne. W 1944 roku została zdobyta przez aliantów, została zdemontowana i tak zakończyła się jej historia. Ale pozostałości, które tutaj na Helu można oglądać, to zabytek rangi światowej. Także w sezonie letnim serdecznie wam polecam, żebyście odwiedzili sobie Muzeum Obrony Wybrzeża. W 1939 roku Hel był jednym z fundamentów obrony Wybrzeża, jednym z najważniejszych miejsc. I rzeczywiście dzielnie stawiał opór wojskom niemieckim. Szczególnie chwalebnie zapisała się załoga tzw. baterii cyplowej, dzisiaj imienia Heliodora Laskowskiego, która skutecznie ostrzeliwała okręty Schleswig-Holstein i Schlesien, mimo iż dysponowała tylko 4 działami typu Bofors. Właśnie zmierzam do ruin baterii cyplowej. Tam jeszcze rzucimy sobie okiem na znajdujące się w pobliżu fortyfikacje pochodzące z czasów PRL-u. No i zakończymy naszą dzisiejszą wyprawę. No i jest pamiątka z wakacji. Uhu! No i dotarliśmy na miejsce. 31. Bateria Artylerii Nabrzeżnej imienia Heliodora Laskowskiego, działająca w latach 35-39. Zasłużona walkami z pancernikami niemieckimi Schleswig-Holstein, Schlesien, skutecznie ostrzeliwująca niemieckie pozycje na wodzie. Także kawał historii. Ten obiekt, który znajduje się za moimi plecami, to rekonstrukcja pod nadzorem Muzeum Obrony Wybrzeża. Tak jak mówiłem wcześniej, jest poza sezonem, więc nie możemy obejrzeć z bliska, ale stąd widać mniej więcej, jak to wyglądało. Kawał historii. Obiecałem, że pokażę wam też pozostałości fortyfikacji PRL-owskich. No i to jest jeden z przykładów. Bateria z 1948 roku. Co ciekawe, zbudowana na wzór tej przedwojennej, którą przed chwilą oglądaliśmy. Więc możemy wejść sobie do góry i zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę fortyfikacji na Mierzei Helskiej jest znacznie więcej. Przedwojennych, powojennych, z czasów okupacji. Także jeżeli interesujecie się takimi tematami, to koniecznie musicie odwiedzić ten teren i sami dokładnie go zgłębić. Ja na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Cypla Helskiego, czyli samego początku Polski. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I co? Do zobaczenia podczas następnej wyprawy. Dzięki, czołem!